Funkcję f, która argumentem ze zbioru minus 2, minus 1, 3, 5 i 9 przyporządkowuje wartości ze zbioru 0, 2, minus 4 i 7 przedstawione za pomocą tabelki. Przedstaw tę funkcję w postaci grafu i w postaci wykresu. Aby przedstawić funkcję w postaci grafu, rysujemy dwa zbiory. Zbiór, który nazwiemy x, jest to dziedzina funkcji, i zbiór y jest to zbiór wartości funkcji. W zbiorze x umieszczamy argumenty funkcji, czyli minus 2, minus 1, 3, 5 i 9. W zbiorze y umieszczamy wartości funkcji, czyli mamy liczbę 0, 2, minus 4 i 7. Z tabelki możemy odczytać, iż argumentowi minus 2 przyporządkowana jest wartość 0, co zapiszemy w ten sposób. Argumentowi minus 1 przyporządkowana jest wartość 2. Argumentowi 3 przyporządkowana jest wartość minus 4. Argumentowi 5 przyporządkowana jest wartość 2. I argumentowi 9 przyporządkowana jest wartość 7. Teraz przedstawimy funkcję f na wykresie. Oś poziomym oznaczymy x, oś pionową oznaczymy y, co oznacza, że argumenty funkcji będziemy odczytywać na osi x, a wartości funkcji będziemy odczytywać na osi y. Zaznaczmy współrzędny pierwszego punktu, dla którego argument wynosi minus 2, a wartość funkcji 0. Czyli na osi x-ów musimy jeszcze zaznaczyć jednostkę. Przyjmijmy za jednostkę jedną kratkę. Czyli na osi x-ów odczytujemy argument minus 2. Tutaj mamy 0, czyli jest 1, 2. Przesuwamy się o dwie jednostki w lewo. Wartość funkcji ma wynosić 0, czyli nie przesuwamy się ani w górę, ani w dół. Zaznaczamy nasz punkt. Drugi punkt ma współrzędne minus 1, 2. Czyli argument wynosi minus 1, wartość funkcji wynosi 2. Argument zaznaczamy na osi x-ów, czyli przesuwamy się o jedną jednostkę w lewo. Wartość funkcji zaznaczamy na osi y, czyli przesuwamy się o dwie jednostki do góry. Raz, dwa, zaznaczamy kropę. Trzeci punkt ma współrzędne 3 minus 4, czyli argument wynosi 3. Tym razem przesuwamy się w prawo. Raz, dwa, trzy. Wartość funkcji wynosi minus 4, czyli przesuwamy się w dół. Raz, dwa, trzy, cztery. Zaznaczamy punkt. Kolejny punkt ma współrzędne 5 i 2. Argument 5, wartość 2. Argument odczytujemy na osi x, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5. Wartość funkcji odczytujemy na osi y, czyli 2 do góry. I ostatni punkt ma współrzędne 9, 7, czyli argument 9. Przesuwamy się 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I wartość 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i zaznaczamy punkt. W ten sposób funkcja f została zaznaczona na wykresie.